myślę, że łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie warto czytać poezji, bo większość ludzi jej nie rozumie, albo nie chce jej rozumieć, albo jest dla nich zbyt trudna. Natomiast myślę, że każdy z nas pamięta pytanie, które było nieodzowne na lekcjach języka polskiego, czyli co poeta miał na myśli? I tu zaczyna się problem, bo co miał na myśli? Każdemu będzie się nam kojarzyło coś innego i każdy będzie miał zupełnie inną interpretację danego utworu. Myślę, że w życiu codziennym trudno jest to odnaleźć się w tym wszystkim, ale czasem, żeby się odprężyć, warto usiąść i się zastanowić. Po prostu pomyśleć. Często są to myśli oderwane zupełnie od rzeczywistości, które nas odprężają. Myślę, że warto.